Marek, zamów pizzę na kolację. Po co? Przecież robię. Jak ty robisz pizzę w domu? Mam prosty przepis. Czego potrzebujesz? 0,5 kg mąki, najlepiej typ 0, szklanka ciepłej wody, 50 g drożdży. Do 250 ml ciepłej wody dodajemy drożdże, łyżeczkę cukru, łyżeczkę soli. Całość dobrze mieszamy i wlewamy do mąki. Ciasto ładnie wyrobione, dodajemy 2 łyżki oliwy i ponownie wyrabiamy. Ciasto sprężyste odstawiamy na pół godziny do wyrośnięcia. No a sos? Robi się. To mów składniki. 2 ząbki posiekanego czosnku, pół cebuli szalotki wkroimy w kostkę. Czosnek podsmażamy na oliwie. Dodajemy cebulę. Wszystko ładnie podsmażamy. Cebulę z czosnkiem zalewamy pulpą. Dodajemy łyżkę oregano, łyżkę bazylii, pieprz, trochę soli. Smażymy do odparowania nadmiaru wody. Ciasto ładnie wyrosło, robimy pizzę. Z tego ciasta wyjdą nam 2 pizze. Piekarnik 250 stopni, około 10 minut. Marzenko, próbuj! Jasne. Przepyszne. No co, zamawiamy? Od dzisiaj co weekend pizza!